Szczęść Boże, Wioleta Czarnomska. Zapraszam Państwa na informacje dnia. Sejmowa Komisja Petycji skieruje do rządu dezyderat z pytaniami o plany dotyczące wprowadzenia zakazu zabijania dzieci poczętych. Podczas posiedzenia komisja nie zdecydowała się na uruchomienie ścieżki legislacyjnej dla dokumentu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Petycja wraz z projektami zmian w odpowiednich ustawach trafiła do Sejmu we wrześniu. Naszym celem jest zniesienie dyskryminacji dzieci, mówił podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Petycji Paweł Wosicki, prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. W tej chwili polskie prawo chroni życie, chwała Bogu, chroni życie od poczęcia. Natomiast po tej ochrony wyłącza pewne kategorie dzieci, właśnie przede wszystkim dzieci chore, także poczęte w wyniku czynu zabronionego. Projekt wprowadza zakaz zabijania dzieci poczętych oraz zakaz sprzedaży nieodpłatnego udostępniania i reklamowania środków o działaniu poronnym. Nie reguluje kwestii antykoncepcji, nie przewiduje także karalności kobiet. W tym projekcie, zgodnie z zaleceniami Konferencji Episkopatu Polski, nie wprowadzamy żadnych sankcji dla kobiet, które dokonały przerwania ciąży. Natomiast są sankcje, i to jest oczywiste, dla tych osób, przykładowo lekarz, pielęgniarka, ten, który finansował przykładowo nielegalne aborcje. W sprawie dyskusji o ochronie życia ludzkiego wypowiedzieli się polscy księża biskupi. W komunikacie z 372. Zebrania Plenarnego Episkopatu Polski czytamy, że życie każdego człowieka jest wartością podstawową i nienaruszalną. Jego obrona stanowi obowiązek wszystkich, niezależnie od światopoglądu. Biskupi zwracają się do ludzi dobrej woli, do matek i ojców, lekarzy i położnych oraz do stanowiących prawo, aby zgodnie z sumieniem stawali na straży ludzkiego życia. Dziękując świeckim angażującym się w ruchy, stowarzyszenia i federacje pro-life, pasterze Kościoła w Polsce proszą o solidarną współpracę w tej ważnej sprawie. Życia ludzkiego należy bowiem bronić bez względu na światopogląd czy wyznawaną religię. Przeciwko projektowi nowych przepisów chroniących życie zdecydowanie byli posłowie Platformy i Nowoczesnej. Poseł referent Magdalena Kochan z Platformy petycję chciała wrzucić do kosza. Podtrzymuje swoje stanowisko o nieuwzględnienie przedmiotu petycji. Z kolei dla Kamili Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej przepisy zakazujące zabijania chorych dzieci narażają na utratę zdrowia kobiety. Po ludzku oceniam ten projekt po prostu jako projekt niehumanitarny, projekt nieludzki. Tyle tylko, że jest to fałszywe pojmowanie sprawy ludzkiego życia. Jeżeli kobieta, młoda kobieta uważa, że prawo chroniące dziecko jest skierowane przeciwko niej, że jej zagraża, to jest naprawdę pokręcenie jakiejś świadomości, bo tak nie jest. Prawo chroniące dziecko zawsze chroni matkę, inaczej się nie da. Podczas prac sejmowej komisji pojawiły się jeszcze dwa głosy. Złożyłam wniosek o wniesienie projektu ustawy, co znaczy, że powinna ta ustawa trafić do marszałka, a on podejmuje decyzję i skierowuje do odpowiedniej komisji. Wniosek jednak upadł. Przegłosowany został pomysł innego posła Prawa i Sprawiedliwości Jacka Świata, który przewiduje skierowanie do premier Beaty Szydło dezyderatu w tej sprawie. Jeżeli został do mnie wystosowany, to zapewne do mnie trafi i wtedy, kiedy się z nim zapoznam, będę mogła się odnieść do tego dezyderatu. Jaka może być odpowiedź pani premier? W dezyderacie może być odpowiedź, że rząd podejmuje inicjatywę i będzie nad tym pracował. O wiele rozsądniejsza była jednak droga przejęcia projektu ustawy przez jedną z komisji, aby prace nad pełną ochroną życia w końcu ruszyły. Ja widzę ewentualnie jedną alternatywę. No, przekazanie tego którejś z komisji sejmowych, która z kolei mogłaby podjąć inicjatywę ustawodawczą. Święty Jan Paweł II na Jasnej Górze w 1983 roku powiedział, że stosunek do daru życia jest wykładnikiem i podstawowym sprawdzianem autentycznego stosunku do Boga i do człowieka. To jest najważniejsze kryterium moralności każdego człowieka. Projekt ustawy w sprawie przekopu Mierzei Wiślanej trafił już do Sejmu. Cała inwestycja ma się zakończyć w 2022 roku. Przekop Mierzei Wiślanej jest jednym z najważniejszych projektów Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Inwestycja realizowana jest z uwagi na nadrzędny interes publiczny, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa i obronności państwa. Budowa kanału żeglugowego, który połączy Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, to nie tylko poprawa naszego bezpieczeństwa, ale też szansa na rozwój regionu.
Droga wodna łącząca Zalew Wiślany i Morze Bałtyckie przede wszystkim otworzy nowe możliwości w zakresie ewakuacji, logistyki, pomocy humanitarnej i innych elementów zarządzania kryzysowego w razie wystąpienia stanów nadzwyczajnych. Ponadto umożliwi rozwój portu morskiego w Elblągu, a co za tym idzie przemysłów morskich, turystyki i usług transportowo-logistycznych. Przyczyni się zatem do rozwoju gospodarczego oraz spadku bezrobocia w tym regionie. Inwestycja gwarantuje także niezależność od Rosji, na której terenie znajduje się jedyny przepływ przez Zalew Wiślany. Projekt krytykuje jednak Platforma Obywatelska. Przeczuwam, że użycie geopolitycznych argumentów nie wynika jedynie z merytorycznego kłopotu rządu ze znalezieniem szerszego niż lokalne korzyści wytłumaczenia się z potężnego wydatku i głębokiej ingerencji w przyrodę. Inwestycje krytykuje także Nowoczesna, twierdząc, że to wyrzucanie pieniędzy w błoto. Koszt budowy ma wynieść około 880 milionów złotych. Budowa kanału jest przykładem wspaniałego mitu romantycznego, ale i ekonomicznym dyletanstwem. Szanse związane z przekopem Mierzei Wiślanej dostrzega klub Kukiz 15. To szansa dla całego kraju, zarówno pod względem gospodarczym, jak i obronnym. Pomysł przekopu Mierzei popiera PSL. Jesteśmy przekonani, że przedsięwzięcie jest bardzo ważne, ale również widzimy, jak ono będzie trudne nie tylko pod względem organizacyjnym, ale i finansowym. Specustawa w sprawie przekopu Mierzei Wiślanej została skierowana do dalszych prac w Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. W tym roku odbywa się on pod hasłem Edukacja dla lepszej przyszłości. Rola miejsc historycznych i muzeów edukacji na temat Holokaustu. W uroczystościach na terenie byłego niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau weźmie udział premier Beata Szydło. Obóz został wyzwolony 27 stycznia 1945 roku wraz, czy jakby w konsekwencji postępów armii sowieckiej i został właśnie wyzwolony przez armię sowiecką. Dziś mijają 72 lata od tego wydarzenia, jednak pamięć o niemieckich obozach śmierci jest wciąż zakłamywana. Dlatego przed obchodami dzisiejszej rocznicy Fundacja Reduta Dobrego Imienia rozesłała do zagranicznych redakcji informacje przypominające o tym, że Auschwitz było niemieckim obozem wybudowanym na ziemiach polskich. Koszary zbudowane przez więźniów niemieckiego obozu Auschwitz-II-Birkenau są jednymi z niewielu symboli niemieckiej eksterminacji Żydów. Auschwitz jest symbolem w ogóle wszystkich niemieckich obozów śmierci i zagłady, dlatego że to była najlepiej zorganizowana fabryka śmierci. Mimo że w innych obozach ta liczba ofiar też jest duża, to jednak tutaj największe było to ufabrycznienie, czyli taki doskonale zorganizowany mechanizm zabijania ludzi. Komory gazowe i krematoria były wysadzane przez wycofujące się wojska niemieckie, aby zatuszować zbrodnie. Budowa dwóch budynków rozpoczęła się w październiku 1941 roku, a pierwsi więźniowie zostali tam umieszczeni w marcu 1942 roku. W obozie Auschwitz-Birkenau zginęło ponad milion ludzi, mówi się 1 100 000 ludzi, ale pamiętajmy, że te dane są szacunkowe, dlatego że duża część ofiar w ogóle nie przechodziła przez system rejestracji, tylko już zwłaszcza od 1944 roku była prowadzona prosto do komór gazowych. Oczywiście dotyczy to przede wszystkim Żydów, szczególnie tutaj Żydów węgierskich, których najwięcej zginęło właśnie w Auschwitz. Aby pamięć o tej historii przestała być manipulowana, polscy internauci w odwecie za bagatelizujące przeprosiny ze strony niemieckiej publicznej telewizji ZDF za użycie określenia polskie obozy śmierci wrzucają na stronę niemieckich mediów grafiki z napisami między innymi nie Polacy, a Niemcy, obozy śmierci nie były polskie. Akcja German Death Camp ma na celu walkę z dezinformacją w mediach, a także szarganiem dobrego imienia Polski na świecie. Prezydent USA Donald Trump będzie dziś rozmawiał w Waszyngtonie z premier Wielkiej Brytanii Theresą May. To pierwszy zagraniczny gość nowego prezydenta. Brytyjska premier będzie pierwszym zagranicznym przywódcą, który spotka się z nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Trump i May mają rozmawiać o przyszłej współpracy w ramach NATO, a także relacjach z Rosją. Będziemy mieli okazję porozmawiać o naszych ewentualnych przyszłych stosunkach handlowych, ale także o niektórych wyzwaniach, jakie stoją przed światem. Mam tu na myśli zwalczanie terroryzmu czy konflikt w Syrii.
Nie zabraknie z pewnością rozmów na temat Brexitu. To właśnie rząd Theresy May ma przeprowadzić procedurę opuszczenia unijnych struktur. Decyzja Brytyjczyków była mocno krytykowana przez byłego prezydenta Baracka Obamę. Obama podczas swojej ostatniej wizyty w Wielkiej Brytanii przed referendum brexitowym mówił, że w wypadku wyjścia z Unii Europejskiej Wielka Brytania zostanie przesunięta na koniec kolejki przy podpisywaniu ewentualnej umowy o wolnym handlu. Donald Trump, jak widać, przesuwa Wielką Brytanię na sam początek kolejki, jeśli chodzi o stosunki handlowe i polityczne. Dlatego też wielu ekspertów podkreśla, że dzisiejsza wizyta to ważny krok w odbudowaniu relacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią. Ze strony Donalda Trumpa jest to gest symboliczny odbudowania tej specjalnej relacji, special relationship między Stanami Zjednoczonymi a Wielką Brytanią, nadszarpniętej przez Baracka Obamę. Innym symbolicznym gestem Donalda Trumpa pierwszego dnia urzędowania było przywrócenie popiersia Churchilla do gabinetu owalnego, usuniętego wcześniej przez Obamę. I na teraz to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem. Brytyjska premier będzie... Szczęść Boże, Iwona Kowalska, zapraszam na prognozę pogody. Nad zachodnią i południowo-wschodnią częścią kontynentu niże z frontami atmosferycznymi. Nad pozostałym obszarem pole wysokiego ciśnienia. Polska znajdzie się pod wpływem wyżu. Dziś pogodnie nad środkową częścią kontynentu, a na wschodzie głównie opady śniegu, a na zachodzie opady deszczu. Najchłodniej w Warszawie minus 2 stopnie, a najcieplej w Rzymie 13. I zmieniamy mapę. Na północnym wschodzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Na Mazurach i Podlasiu możliwe słabe opady deszczu ze śniegiem lub śniegu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe. Na termometrach od minus 3 stopni w Lublinie, w Rzeszowie i w Kielcach do 3 w Gdańsku. Powieje słaby wiatr i będzie wiał ze zmiennych kierunków. Ciśnienie będzie spadać i wyniesie 1029 hektopaskali. A teraz zapraszam na prognozę pogody dla poszczególnych regionów.